Radni powiatowi podjęli uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019. 14 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu. Drugim punktem było wprowadzenie zmian w budżecie na 2016 rok. Autopoprawki dotyczyły likwidacji zadania inwestycyjnego dotyczącego instalacji klimatyzacji w budynku starostwa za kwotę 245 tysięcy zł oraz kupna samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy za 50 tysięcy zł. Trzecia zmiana dotyczyła wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego. Pod nazwą modernizacja drogi powiatowej nr 2111E Kręcieszki Czesławów Wojszyce Szewce-Osiane i wartość tego nowego zadania inwestycyjnego jest to 264 tysiące zł. Także przypominam, 295 jest zdjęte, 264 jest dodane, a ta różnica wynikająca między kwotą 295 a 264 wpływa na wzrost rezerwy inwestycyjnej. Za podjęciem uchwały o zmianie budżetu powiatu na rok 2016 głosowało 14 radnych. Nikt nie głosował przeciw, a 4 radnych wstrzymała się od głosu.